Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Dzisiaj zapraszam na jedną z najpiękniejszych wysp karaibskich, St. Lucie. Jej znakiem rozpoznawczym są dwa widoczne z daleka wulkany. Gwarancją udanych wakacji będą przepiękne plaże, krystaliczna woda, plantacje bananów i lasy tropikalne. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Zapraszamy do Credit Union. 4% świąteczna pożyczka czeka na Państwa do końca stycznia. Chcielibyśmy powrócić na chwilę do dramatycznego wydarzenia, o którym informowaliśmy przed tygodniem. Pożaru kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Whitney Pier na wyspie Cape Breton w prowincji Nowa Szkocja. Zbudowana w 1950 roku świątynia była jedynym polskim kościołem w nadatlantyckim obszarze Kanady. Kościół znajdował się w rejestrze zabytków prowincji Nowa Szkocja i służył obchodzącej w ubiegłym roku swoje stulecie polonijnej parafii. Świątynia miała być już dwukrotnie zamknięta dla dalszego użytkowania, jednak ostatnio decyzję tę odłożono na czas nieokreślony. Licząca około 100 osób społeczność parafialna jest oczywiście wstrząśnięta utratą swojego kościoła i przedmiotów sakralnych o wielkim znaczeniu dla Polonii na Cape Breton, ale powoli zbiera już siły, by na zgliszczach wybudować nową świątynię. Dotknięci ogromnym ciosem parafianie, z których wielu ogląda Polish Studio, przekazują za naszym pośrednictwem podziękowania i wyrazy wdzięczności za modlitwę, wsparcie duchowe oraz słowa otuchy otrzymywane z całego świata. O postanowieniach podjętych przez członków parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Whitney Pier będziemy Państwa informowali.